Cześć! Witajcie na naszym kanale Twin Story Vlog. Jak możecie zobaczyć już po mnie, niestety słońca nie ma. Mamy załamanie pogody. Pada deszcz, na szczęście na razie nie tak mocno, ale no zapowiadane są na dzisiaj burze. Także niestety, ale cóż, chyba już po wakacjach w tym roku. Wiecie, to jest jednak dosyć wysoko. My nie jesteśmy na południu Francji czy Hiszpanii, tylko jesteśmy na północy Włoch. Tutaj mamy też blisko Alpy, więc no, trzeba się liczyć z tym, że w połowie września to jest takie, wiecie, optymalny termin na załamanie pogody i na trochę ochłodzenie się. Nie jest jakoś specjalnie zimno, bo to nie można powiedzieć, żeby było zimno. My jesteśmy normalnie w krótkich rękawkach, jestem w krótkich spodenkach, wiecie, w sandałach, więc nie jest to tak, żeby było jakoś tam mocno zimno. No ale jednak ten deszcz, taka ciapa robi swoje, no i słońca nie ma, słońce się lekko przebija przez chmury, zobaczcie. Nie wiem, czy tu widać dobrze. No. Wiecie, nie są te chmury jakieś takie mocno burzowe, ani nie jest to też tak jakoś strasznie, no jak to się nazywa, mokro. No ale jednak trochę dzisiaj popadało. My mieliśmy dzisiaj w ogóle plan gdzieś pojechać, ale wszędzie tutaj naokoło pada. Jak sprawdziliśmy prognozy pogody, no to niestety, ale leje po prostu wszędzie, w jakiejś tam odległości 2-3 godzin. Więc mieliśmy jechać do Wenecji. No trochę się przejaśnia, bo to też... Tak, niezupełnie, że nie. Nie wiem, czy tutaj w kamerze będzie widać. Jakieś tam promienie słońca przechodzą przez chmury. Zobaczymy, jakie będzie popołudnie. Prognozy pokazują, że ma padać. Więc cóż, jeżeli mogę Wam doradzić, jeżeli chcecie przyjechać tutaj do Włoch, na północ Włoch, no to pierwsza połowa września to jest taki optymalny termin, a już po połowie września trzeba się liczyć z załamaniem pogody. My w zeszłym roku mieliśmy załamanie pogody jakoś 17-18, a w tym roku mamy 16. Więc no, wiecie, po pierwszej połowie trzeba się liczyć z jakimś tam załamaniem pogody. Oczywiście, mówię, nie jest zimno, więc spokojnie ludzie korzystają spokojnie z basenów. To nie jest tak, że nikogo tutaj nie ma. Chodźcie, ja Wam pokażę, gdzie te baseny, jak na tych basenach to wygląda. Nie jest tak, że zupełnie wiadomo, ludzie z moimi dziećmi raczej nie chodzą, ale jakieś tam spacery, różne takie rzeczy, także każdy jakoś tam we własnym zakresie próbuje sobie ten czas zorganizować. Mało kto siedzi w domkach, no. My na razie jesteśmy w domku, bo trochę padało. Mieliśmy tam jeszcze jakieś, wiecie, inne swoje rzeczy. Trochę jesteśmy też tą gonitwą, bo my cały tydzień jednak jesteśmy w biegu. Trochę byliśmy zmęczeni, więc też się jakoś tam mocno nie spinaliśmy dzisiaj z tą, w związku z tą pogodą. Wiecie, jakoś tam się zobaczyliśmy, że po prostu nie ma gdzie pojechać. Gdzieś tutaj myśleliśmy o Werona, Padwa, Wenecja, ale w Wenecji również leje, a jeżeli chodzi o Wenecję, to tam nawet nie ma się za bardzo gdzie schować, więc... Więc takie zwiedzanie nie ma najmniejszego sensu, jeżeli będzie mokre, jeżeli będzie padało. Myśleliśmy, żeby jechać nad Gardę, tam też pada, więc stwierdziliśmy, że dobra, dzisiaj stacjonarnie, dzisiaj zostajemy na kempingu, zobaczymy, co się będzie działo, zobaczymy, jak pogoda. Wiecie, tu jest też dużo różnych innych atrakcji, więc też nie ma co się jakoś tam spinać, że wiecie, tylko basen i nic więcej. Dobra, dochodzimy do basenów, to zaraz zobaczymy, ile osób na tych basenach jest. O, puściutko. Wcześniej było trochę więcej, bo wcześniej też patrzyłam. To było troszeczkę więcej tych osób, ale nie jest tak, że zupełnie nikogo nie ma. W każdym razie wszystkie baseny zjeżdżalnie normalnie działają. Także jeżeli ktoś by był chętny, to spokojnie może sobie skorzystać. No pomimo tego, że wszystkie dmuchawy, wszystko działa. Tam są jakieś pojedyncze osoby, które zjeżdżają, ale sprzątanie jest ostro. Ratownicy wszyscy na posterunku, ludzie są poubierani, jest trochę Polaków. Widać, że po prostu popływają i później zaraz się przebierają w jakieś szlafroki, różne rzeczy, tak żeby, wiecie, nie marznąć w tych mokrych rzeczach. Także no tak to mniej więcej, wygląda. Resztę organizuję sobie we własnym zakresie inne rzeczy. Od mniej więcej 17:30 będą otwarte wszystkie te atrakcje typu Wesołe Miasteczka, będą otwarte trampoliny, także jeżeli nie będzie lało, no to będzie można też z tego wszystkiego skorzystać, wiadomo. I podejrzewam, że pewnie będzie dużo ludzi, którzy będą po prostu z tego korzystali. Z tego, co widzę, po kempingu też sporo osób chodzi, więc
spacerują, robią sobie tam różne, wiecie, takie inne aktywności. Wiadomo, że zawsze może się jakiś gorszy dzień trafić, więc raczej wszyscy jadąc na wakacje są na to przygotowani, żeby mieć ze sobą jakieś planszówki dla dzieciaków czy cokolwiek innego. A jak nie, to wsiadają w auto, jadą za kamp. Zawsze można pojechać do marketu, wiecie, czy na jakieś inne zakupy. Jest tutaj naokoło mnóstwo sklepów. Czy może ktoś chce jakieś ubrania, czy cokolwiek innego też można kupić. W ogóle to powiem Wam taką ciekawostkę, że bardzo dużo Polaków tutaj przyjechało. Ja już to mówiłam, wspominałam, ale powiem Wam, że w ostatnich dniach, czyli teraz, jakby w okolicach połowy września przyjechało bardzo, bardzo dużo Polaków. Właściwie na każdym kroku słyszy się język polski. No i ja Ci Wam powiem, że ja nie wiem, co te cioci ludzie będą robili, bo ile my przyjechaliśmy już tydzień temu i wiecie, trochę się już mieliśmy możliwość nacieszyć tymi wszystkimi basenami, popływać i w ogóle, więc już nam tak nie żal, nie? Ale jeżeli ktoś przyjechał dwa dni temu, a dużo Polaków widziałam, że się tutaj logowało, no to, boże, logowało, po prostu przychodzili na domki, no to nie wiem, jak oni będą dalej funkcjonowali. No bo tutaj naprawdę już za bardzo nie ma pomysłu. Znaczy od jutra ma być już ładniej. Od poniedziałku ma wrócić w miarę pogoda, ale już nie będzie takiego upału. Więc jeżeli ktoś jest z malutkimi dziećmi, no to musi się liczyć z tym, że te dzieci już, wiecie, nie pobawią się, nie popływają. No bo jeżeli jest lampa i dzieciakom jest zimno, no to co dopiero w taką pogodę, jeżeli nam jest zimno. A ja Wam pokażę, co nasze dziewczyny robią. Zaraz, one tu gdzieś były. A nie, poszły sobie już. A nie, są, popatrzcie. Co wy robicie? Misiu. A kto tutaj tak kruszy? Lila. Poczekajcie, bo wy macie kierunkowskazy włączone, czy nie, awaryjne. Dobra. Co robicie? W co się bawicie? Opowiedzcie tutaj widzom, w co wy się bawicie? Że Lila jest mamą prawdziwą, tak się bawimy, a ja jestem tatą, kieruję. A zaraz Lila będzie tatą. A zaraz Lila będzie tatą. I co, jeździcie samochodem, tak? Tak. A gdzie teraz jedziecie? Na wakacje. Na wakacje jedziecie samochodem. Aha, rozumiem. Na drugie wakacje. Na drugie wakacje. Z tych wakacji jedziecie na drugie wakacje. No to nie super. Zaraz będzie kierować. Już kieruję. Już kierujesz, dobrze. No to jedźcie, bawcie się. Ale już zacznie i pojedzie z nogą to. Nogą pojadę. No to zacznij. Już zamykam. No to bawcie się, dziewczyny. Dorwały Lubisie i już się widzę, poczęstowały, bajzel jest w aucie. No ale cóż, no deszcz pada, więc coś trzeba ze sobą robić. Ale tam Lila pokruszyła, wie? Pokruszyła Lila, no ja właśnie widzę, że ktoś tu chyba będzie potem sprzątał. Ej, mama, zacznij, bo ja Lila Dobra. Na pewno mamy, już jedziemy. Dobra, jedźcie, papa. Już. No więc nasze dziewczyny jadą w podróż. Mają okazję pobawić się samochodem, no to się bawią, wiecie, to też nie jest tak, że na co dzień mogą to robić, no bo my nie mieszkamy w domu, tylko w bloku, więc też ich nikt nie wypuści do garażu, żeby się bawiły autem, żeby sobie w aucie siedziały, a tutaj mogą sobie pod tym domkiem siedzieć spokojnie, nie ma tutaj ani ruchu, ani nic się nie dzieje, nikomu nie przeszkadzają, więc mogą się spokojnie bawić, a my najwyżej trochę posprzątamy później, no ale coś trzeba zrobić, więc wiecie, coś za coś, nie ma nic za darmo. Zawsze się trochę brudzi, poza tym auto i tak po podróży jest brudne, więc tak będziemy musieli je wyczyścić, zanim je oddamy, bo to nie jest nasz samochód, pożyczyliśmy, żeby był większy, bo nam potrzebny był większy samochód, więc tutaj już, no nic, potem pokażę Wam jeszcze, zobaczymy, co będziemy robili, no to zobaczymy, czy... Tutaj jest obok jeszcze drugi kemping, to spróbuję tam się na ten kemping dostać, to zobaczycie, jak ten drugi kemping wygląda, czterogwiazdkowy, bo różnica najprawdopodobniej jest duża. Więc być może, że uda nam się jeszcze tam wejść i to sobie nagrać, trochę zobaczyć, jak to wygląda, ale to później. Na razie mam jeszcze do nagrania odcinek, potem po południu będziemy też nagrywali, tak skorzystamy sobie, wiecie, z tego dnia luźnego, że coś tam trochę ponagrywamy, no a wieczorem, no to już będziemy się pewnie, wcześniej pójdziemy spać, będziemy się zbierali, bo jutro wyjeżdżamy na taką wycieczkę jednodniową, ale to już zobaczycie w jutrzejszym vlogu, co będziemy robić. Na 5 euro.
ustalili. Gratulacje! Dzięki! Gdzie jest ten bocian? Dawaj bociana! No to jesteśmy... No to jesteśmy jednego misia przed tatusiem. Słuchajcie, minął cały dzień, lało jak z cebra. A wreszcie postanowiliśmy przyjść do takiej sali gier, co wam pokazywałam w ostatnim vlogu. No i przepuścić trochę kasy. Postanowiliśmy nagrać z tego ten odcinek. Lila wygrała króla lwa. Mamy jednego, jedną maskotkę. Uwaga! Proszę bardzo, jedną maskotkę udało nam się zdobyć. A teraz jeszcze spróbujemy, może nam się coś uda, a jak nie, no to odpuszczamy dzisiaj. Teraz jeszcze czeka kolejka do Cymbergaja, bo dziewczyny chcą zagrać. No i co? No i chyba tak skończymy smutno, deszczowo ten dzień. Zobaczymy jeszcze, co będziemy robić. No dobra, jeszcze jedna próba, może tym razem coś złowimy. Pewnie, tak podejrzewam.
Udało mi się złowić 3 maskotki. Wszystkie 3 trofea należą do mnie. Ale jak sobie policzyliśmy, to są maskotki na licencji, więc pewnie więcej kosztują niż 40 euro, więc jesteśmy, umówmy się, do przodu. Nie straciliśmy na tym, ale podejrzewam, że jakbyśmy jeszcze chwilę zostali, no to pewnie stracilibyśmy dużo więcej kasy. My mamy jeszcze koło domu jeden automat z takimi dużymi maskotkami i chciałam jeszcze tam spróbować, bo wiecie, wciągnęłam się trochę, jednak ten hazard trochę wciąga. I zobaczymy, bo tutaj maszyna taka duża jest zamknięta, a koło tamtej przychodzę, wiecie, już przez tydzień i pomyślałam sobie, że spróbuję, wrzucę te 2 euro i zobaczymy, bo generalnie do maszyn wchodzi 2 euro i tam jest 3 próby do tych wszystkich z maskotkami, tak mniej więcej to wygląda, tak się to rozkłada. Wiele razy byłam już blisko, ale jak mi wytłumaczył mój brat, który się trochę lepiej na tym zna, to te maszyny, one się tylko zaciskają raz na jakiś czas, one się nie zaciskają za każdym razem. Stąd pomimo tego, nawet jak ja dobrze wycelowałam i dobrze złapałam, to ona się po prostu puszczała, bo ona się nie zaciskała odpowiednio. Pewnie jakby się za każdym razem zaciskała, to mielibyśmy pewnie z 12 maskotek, jak nie lepiej, dlatego, bo dosyć dobrze trafiałam, tylko po prostu one za każdym razem wypadały. No co, jeżeli chodzi o maskotki i maszyny, to by była, to by było koniec naszej przygody, my nagraliśmy z tym też odcinek. Więc wiecie, jak w jakiś sposób to wykorzystaliśmy. Pewnie gdyby nie ten odcinek, to pewnie byśmy nie próbowali, bo my nie jesteśmy takimi hazardzistami. No ale mamy, spróbowaliśmy i możemy też wam powiedzieć, jak to działa i w jaki sposób to funkcjonuje. No my wyszliśmy na plus, ale raczej z tego, co widziałam, to większość osób niestety traciła tylko pieniądze i nie zdobywali nic. Dziewczyny wzięły hulajnogi i idziemy jeszcze na tą maszynę, co wam mówiłam, koło domu. No nie są nadmuchane, bo dzisiaj deszcz pada, jest brzydka pogoda i tu by nikogo nie było, bo wszystko by było mokre. Spróbujemy jeszcze tą maszynę, co wam mówiłam, że koło niej przez tydzień chodzę. Idziemy ją jeszcze zobaczyć. Zostało mi jeszcze trochę drobnych. Niech będzie moja strata. Chyba, że ta maszyna nie działa dzisiaj, bo tu wszystko jest pogaszone. Jechałam w kałużę. Jechałaś w kałużę? Uważaj. Niestety maskotki zamknięte. Spróbujemy jutro. Może jutro nam się uda, a jak nie, no to pojutrze spróbujemy. Może będzie otwarte, zobaczymy jak będzie z pogodą, bo jak widać te wszystkie na świeżym powietrzu, gdzie jest deszcz, to niestety, ale są po prostu pozamykane i nie można z nich już korzystać. Tylko tam w tym salonie gier, te maszyny, które są uruchomione, to tak naprawdę można tylko z nich korzystać. Dziewczyny sobie jeszcze jeżdżą na hulajnodze, mamy mniej więcej godzinę 21:30. Normalnie to one już o tej porze, wiecie, od godziny śpią co najmniej, ale tutaj trochę nam się przestawił rytm. Dziewczyny późno wstają i późno chodzą spać. Dzisiaj musimy wcześniej spać, bo tak jak wam już mówiłam, jutro jedziemy na wycieczkę. Ale na tą wycieczkę, żeby pojechać na tą wycieczkę, to musiał mój brat zrobić test. Bo on nie jest zaszczepiony i musiał zrobić test. A tutaj wystarczy test antygenowy. No i byliśmy w recepcji zapytać, gdzie te testy można zrobić. I faktycznie nie jest to jakaś większa, wiecie, trudność. Także jakby ktoś potrzebował na miejscu tutaj we Włoszech zrobić test, to też nie jest to jakiś problem. Na kempingu można się w informacji dowiedzieć, w którym miejscu ten test jest do zrobienia. Pojechał tam na ten test. Akurat nie było bardzo dużo ludzi, więc umówił się na konkretną godzinę. W sumie on był rano, a umówił się na godzinę 17. No i ten antygenowy test, no to wynik był w ciągu 10 minut i kosztowało go to 26 euro. Także troszkę ponad 100 zł, więc nie jest to jakaś tam, wiecie, kosmiczna kwota. Można sobie na taki test, jak jest potrzeba, pozwolić, bo teraz zmieniły się przepisy we Włoszech i od 6 sierpnia wszystkie miejsca takie publiczne, różne, wymagają zrobionego testu albo paszportu covidowego. Ten test z wynikiem ujemnym również jest drukowany w formie takiego paszportu covidowego. No i wam ze względów oczywistych i danych mojego brata nie będę już tego paszportu pokazywała, ale wygląda on tak, jak powinien wyglądać zgodnie ze standardem europejskim. Także taki test jest ważny i można się nim posługiwać na przykład w restauracjach czy gdziekolwiek indziej, jadąc w jakieś różne miejsca publiczne, wiecie, gdzie są duże zgromadzenia ludzi i gdzie te testy są wymagane. Cała lista miejsc, w których te testy są wymagane, jest oczywiście dostępna na stronie ministerstwa, więc można sobie to sprawdzić i też wszystkie atrakcje, umówmy się tak oględnie mówiąc, które wymagają tych testów, informują na swoich stronach internetowych, na samym przodzie właściwie, więc nie jest to jakoś tam trudne do znalezienia, że one taki test potrzebują.
i nawet jak rezerwowaliśmy miejsca, to musieliśmy wyrazić zgodę i potwierdzić, że my się zapoznaliśmy z tym regulaminem i że my wiemy, że przy biletach będziemy musieli pokazać również zrobiony taki test i te nasze paszporty covidowe, które my posiadamy. Więc no tutaj jakby w pewien sposób jest to przestrzegane. Oczywiście na kempingu nikt nas o takie rzeczy nie pyta i jakby nie byliśmy w żaden sposób niepokojeni. Nikt tego u nas nie sprawdzał. To już drugi raz, kiedy my jesteśmy w tym sezonie we Włoszech i nikt tego nie sprawdza. No ale są pewne miejsca, które mają odgórnie narzucone obostrzenia i muszą te testy sprawdzać, więc jeżeli chce się w takie miejsce pojechać, no to takie miejsce publiczne, no to trzeba niestety się takim testem wykazać. Dobra, ja już kończę na dziś. Wygraliśmy trochę maskotek, więc jesteśmy uradowani. Dziewczyny na pewno będą się bawiły, już tam sobie rozmawiały, która z którą będzie spała i jak te maskotki nazwał, więc jest to jakaś tam frajda również dla nich. Więc nas jako rodziców również to cieszy. Sprawdziliśmy też, jak te maszyny działają, wiemy, jak to wszystko funkcjonuje i mogliśmy Wam też pokazać, jak to działa. To co? Widzimy się jutro w kolejnym vlogu. Zostawiajcie dla nas łapki w górę, subskrybujcie ten kanał i co? Widzimy się jutro. Pa, pa!